Siema ziomki i ziomale, witam Uksantora na kanale. Jak filmiki się podobają ogólnie, to masz tam na moim kanale taki przycisk subskrybuj, zasubskrybuj, będziesz mógł oglądać w przyszłości następne filmiki. A tymczasem jesteśmy w kolejnym dniu w grze Świat według zombie u mnie na koncie do YouTube. Kręcę codzienną ruletką. Ej, wolałbym 3 żółtej farby, ale dobra. Doświadczenie 50. Najgorsza nagroda, jaka może się przytrafić. Od razu przejdę na pełny ekran. Tutaj bambus mi już urósł. Kucharze ugotowali grzybową tequilę. Mózgi muszę sobie zakopać. Tak więc wpiszę sobie sopo. Przejdę na sam koniec. Ja na razie 3 mózgi zakopuję. Raz, dwa, trzy. Czwartego dalej nie mogę. Tak. No i dobrze. Zakopane mózgi. I tak muszę zwolnić tutaj pracowników. Zbiorę sobie to, co tutaj jest. No i zbiorę bambus. Tutaj później zwolniłem, tych kucharzy przyniosłem w to miejsce i tutaj już, że dużo dłużej by trwało dojrzewanie bambusu, wysiałem sobie żyto. No i przyspieszę zbieranie brygadą. Tak. Brygada prawie już pozbierała, tak. Od razu zbiorę przekopać. Tutaj przez 1,5 godziny jeszcze mam mózg dostępny. Mogę jednemu... Albo nie, nie będę drwala wynajmował, bo zaraz będę czyścił różdżkami. Albo może już sobie będę klikał czyszczenie różdżkami. Tak. To było mało. No, tu też była końcówka drzewa. No i takim sposobem poklikam sobie kolejne drzewa i kamienie. 500 różdżek dziennie. No i pauza. Trochę drzewek poklikałem. Mam nadzieję, że na limit 500, on tam sobie czyści. Brygada to jest osobne, są to osobne zombiaki, więc wysieję sobie coś. A pamiętam tą misję dekoracje. Tak szybko przedtem na nią spojrzałem. Tu jest wyhoduj i zbierz hiposłonecznik na eliksir. 100 hiposłoneczniku. Dobra, będę miał więcej, tu jest pewnie więcej niż 100 dziądek, ale zasieję sobie właśnie hiposłonecznik, którego nie mam w ogóle, tak? Koniczyny zresztą też w tej chwili nie mam, ale ugotowałem sobie troszkę koniwenu, tak więc jadę z hiposłonecznikiem. Pyk, 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 pyk. A, takie krzywe kwadraty. Dobra. No i jadę z sianiem. Najlepiej nie klikać z jednego końca na drugi, bo oni muszą przejść z tego jednego końca na ten drugi koniec. Muszą później łazić. No i znowu zrobię pauzę, bo oni tutaj właśnie łażą długo. Tam przy okazji czyści te drzewka. No i hiposłonecznik mam wysiany. On będzie rósł 24 godziny. Tutaj ludzik mój, zombiak, czyści drzewka i kamienie. A tymczasem ja miałem zbudować pierwszy etap choinki, do którego potrzebuję kabel. Kabel potrzebuję zrobić w latarni, a latarni do cholery nie mam jeszcze. No i a żeby klej zrobić, super klej, to potrzebuję właśnie tą choinkę. No i tak to goni jedno za drugim. Tak więc wyślę sobie z mojego głównego konta
5 kabla. Przy okazji SOP-a mam zaznaczone do zakopywania, tak. I wysłać sobie muszę też 25 schodów albo drabin. Nie wiem, bo tutaj pisze drabina, w tym miejscu pisze schody, różnie to bywa. Płytkę Z będę musiał sobie jeszcze wykopać, bo jeszcze nie kopałem. Tak więc przejdę sobie na moje konto i wyślę sobie. Tego nie będę pokazywał oczywiście. No dobrze, jestem już, wróciłem. Wy to nawet nie zauważyliście. Wysłałem sobie 25 schodów i 5 kabla. A przy okazji poodbieram sobie pozostałe prezenty. Srutu, srutu, tu, 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 tu. Ogólnie prosiłeś ktoś kolekcją i odbieram. Odbieram po kolei, nie czytam. Zazwyczaj czytam, ale teraz szybko biorę. Tutaj spod choinek. Widać, dostałem. O, dostałem trochę skrzyni za zakopanie potworów. No, te skrzynie się przydają. No i tak, etap choinki. Pierwszy mogę zrobić. Nie pamiętam, co było na drugi. Zobaczmy. O, na drugi bambus. Przydało się siać bambus, na to wychodzi. Drugi etap mogę zbudować. A trzeci etap. Potrzebuję szkła i ostrą rosiczkę. I jagodę na kości. Oho, ho, ho, ho. Tutaj stoję znowu, bo tutaj trzeba będzie to wszystko ugotować. Do ostrej rosiczki i jagody na kości potrzebuję roślin, których nie mam na razie. Dobrze. To od ostrej rosiczki potrzebuję paprykę, czyli która rośnie 12 godzin, dziką rosiczkę, która rośnie 24 godziny, a do jagody na kości, czyli kościgodę, która rośnie 32 godziny, no i jagodę, która rośnie 4 godziny. Trochę tego dużo, trzeba będzie nadrobić zaległości. Na razie stoję. A tutaj potrzebuję po prostu wykopać płytkę Z, a prześcieradło zdobędę z kolekcji kociąt. Kolekcję kociąt sobie wysłałem. A, tu jeszcze mi brakuje niektórych kolekcji, które nie są na razie potrzebne. Tak. Tu są wszystkie, które mi brakuje. A kolekcję kociąt sobie wysłałem. Potrzebuję 15. O, przy okazji dostałem poziom 36. Mogę siać drzewa czaszeczka i stawiać jezdnie. Jakieś. O, słońce przyświeciło. No. To mam. Na pierwszy etap planetarium tylko płytkę Z wystarczy wykopać. Płytkę Z kopie się albo w wieży zegarowej, albo w tym samochodzie, który się nazywa furgon. No. A teraz jeszcze poczekam, aż się pokopią drzewa różdżkami. No i dużo nie poczekałem. Wyskoczył komunikat. Dziś dużo już wyczarowano. Poczaruj jutro. No i idę pozbierać te skrzynki. Co to jest najlepsze? Zbieranie skrzynek, tak? No. Pyk, 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 pyk. Pozbieram skrzynki. I mogę ekipę remontową wynająć do sprzątania, tak? Dobra. Tu mam, co prawda, trzech drwali. Jednego kamieniarza sobie wyjmę. Schowam jednego drwala. Wyjmę jednego kamieniarza podwójnego. Para kamieniarzy. Cyk. I każę im pracować. Tu mamy drzewko 10 wiązek, tu mamy drzewko 3 wiązki, tu mamy kamyczek i niech robią. Niech robią.
Dobra. Ja pójdę zobaczyć u znajomych, czy mogę pokopać sobie płytkę Z. Słodziak. Słodziak 136. Przydałby się wieża zegarowa albo samochód. O, jest! No i idę. Pyk, mu autoklikerem automatycznie klikam. Ciekawe, ile się w ogóle wykopie, nie? Mój zombiak już tutaj idzie poprzez schody. Wyszedł z dołu i kopie. No i zobaczmy, czy wypada płytka Z. Na pewno wypada. Tylko trzeba po prostu poczekać. Nie za pierwszym razem to się dzieje. No. Ale dzieje się. Ale jeśli jest 300 kopnięć, to wypadnie trochę. No. Czekam, czekam, czekam. No jak wypadnie jedna, to ja zrobię pauzę nagrywania. No, widzicie, to tak wypada czasami. Czasami słabo, nie? Trzeba po prostu poczekać cierpliwie. Nie wiadomo, czy też u tego znajomego mogę kopać 300 razy, czy nie 300 razy. No. Tu już się robi trochę niecierpliwe, bo już trochę kopię i jeszcze nie wypadła płytka Z. No i obserwujemy. Wypada na pewno też motocyklowa, jak widać. Kolekcja, która nie jest zbyt cenna, ale może jest potrzebna. Hamburger? To tak, kolekcja logo też mi wypadła, tak? Hamburger to jest kolekcja logo. No, co z tą płytką Z? Drugi hamburger wypadł. Zazwyczaj wypadało tego dużo więcej. Złom. No o, zwichrowany lufcik z kolekcji logo. Co my tu mamy? Same monety, łopaty gratisowe sobie zbieram, bo to trochę mniej się zużywa tych łopat, które ja wykorzystuję. To się samo zbiera oczywiście, następna część z kolekcji logo. No ale płytki Z nie widzę. Czyżby coś zmienili w ustawieniach gry? No, 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 no. Zaraz sobie zobaczę, aż jestem ciekawy i zobaczę sobie na stronie, z czego wypada płytka Z, bo wiem, że z tego samochodu. O, napisał Tigerman. Dzień doberek. Dzień doberek. Dzień doberek. No. Dzień dober. Dzień dober. Dzień doberek. No. Zobaczmy, z czego wypada płytka Z, bo już jestem bardzo ciekawy. Ja sobie tak właśnie patrzę, tylko trzeba zobaczyć. Postępowanie to są przedmioty, tak? Właśnie tak dziwnie oni oznaczy. Dziwnie Google tłumaczy. To właśnie, gdzie my tu mamy płytkę Z. Płytka, 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 płytka Z. Wiem, że ona jest źle przetłumaczona, dlatego, o, dachówka. No tak, wypada z tego busa właśnie. No, a może to był bus za zombidolcą tego znajomego. Może dlatego nie wypada. Ale wypada jeszcze z wieży zegarowej, z basenu, z białego domu, z centrum biznesowego, nawet w latającym statku można kopać. No. Jak tam idzie?
Idzie filmik. No. Jak tam ci idzie? Idzie filmik. Idę. O jest! Wypadła płytka Z. No to coś kurde. Bardzo późno, nie? I kolekcja logo również. No to. W takim razie. Poczekam aż się skończy kopać. Jeszcze zobaczmy co tam pisał, napisał Tiger. A, spoko napisał, spoko. Dobra. No i poczekam aż skończy kopać. Nie będę przedłużał. No i pokopało się u znajomego słodziak. Zobaczmy ile się wykopało tej płytki Z, która jest mi potrzebna właśnie do planetarium. Przy okazji sobie zbiorę tutaj to co oni pokopali. 9 tylko, tak? No to trzeba kopać dalej. Zobaczmy czy Andrzej ma... O, Andrzeja nie można kopać. Trzeba by odświeżyć grę, żeby... Ale na razie spróbuję znaleźć innego gracza. Czy u Beaty Wita można kopać? Wiem, że Beata Wita ma chyba buta. I szkoda by było trochę. Ale nie, ważniejsza jest misja chyba. Jednak. I trzeba by poszukać albo centrum biznesowego. Co tam jeszcze było? Trochę zapomniałem. Dobra, nic tu nie widzę takiego. Może na drugiej wyspie. Na drugiej wyspie są sami kucharze drzewa i lotnisko do zbierania drzewek. Aha, na tą wyspę nie mogę podróżować. Super, zapomniałem, że to ja jestem na początkującym koncie, który ma dostęp tylko do jednej wyspy, tak? No ładnie, ładnie, ładnie. Do Beaty sobie pójdę. O, a co to? Wyszło mi z pełnego ekranu. I w ogóle wyszło mi z gry. Gra mi się zawiesiła. No dobra. To wejdę sobie jeszcze raz. Nie ma co. A tu przy okazji Tigerman się pyta. Mam pytanie, czemu na gry.pl nie grasz w zombie? No a drugie pytanie, czy masz 18 sztuk szklanki? Skakanki? Bo mam limit 35 tysięcy. Limit, tak? Limit. A skakankę to sobie wykopiesz w skakankę, skakankę kopiesz baloni takiej kolorowej wiązance baloników kulki to się nazywa czy jakoś tak. A na gry.pl nie gram, bo uważam, że to jest taki lipny portal. Nie wiem, czy tam w ogóle znajomych, nie wiem, jakbym miał znajomych zapraszać na gry.pl do grania, a do tej gry potrzebne. Masz to na farmie, czy nie? Mam. Ale u mnie nie można kopać. U mnie nie można już kopać, bo sprawdzałem. Ale ja chcę schody. No, ja sobie schody właśnie wysłałem i nie mam na razie schodów. Schody może ci wyślę później z mojego konta. Schody to później. Teraz nagrywam. Dobra. Uruchamiam grę ponownie. Nie wiem co się stało, że ona się tak dziwnie zawiesiła. Być może dlatego, że nagrywam. No ale przynajmniej grę odświeżyłem. I mogę pójść poszukać mojej płytki Z, którą potrzebuję do pierwszego etapu planetarium. No ten etap planetarium pierwszy jest trudny z powodu tych schodów, ale to akurat nie był u mnie problem. No i... Czy ja tu widziałem zielonego? Nie, nie. Wydawało mi się. Idę szukać. Beata Wita nie ma. Aga 115.
Aga 115. O, jest wieża zegarowa. No to kopię wieżę zegarową. Srutu tu. Poczekam, aż wyklika ponad 300. I tak muszę poczekać, aż wyklika do 400, bo by mi klikało w co innego. No i kolejny raz czekam. A dla was nie zrobię tej przyjemności czekania, bo czekanie, jak każdy wie, jest nudne. No i u gracza Aga 115 już pokopałem wieżę zegarową. Wydaje mi się, że było mniej niż 300, bo krócej mi się wydaje, ale dosyć sporo i rzeczywiście mało było. 12. No to poczekam, aż zbierze kamień i idziemy dalej szukać. Idę dalej szukać. Jak widać, kopanie to nie jest takie po prostu łatwe. No, trzeba wiedzieć po prostu i trochę się napracować. Co my tu mamy u tego znajomego? Nie bardzo. Ale tutaj Jimmy'ego bym sobie zostawił na buta Silvera. Na razie idę dalej. Idę do Abes. Tak. Tu są rybacy. Nie ma nic, co by... O właśnie, taką kulkę, taki zwitek baloników, takie kolorowe baloniki, kopie się z kakanki, Tigerku. Tigerku drogi. No, i w tym trzeba kopać. A na razie ja szukam czego innego. Tu nie ma. Na inną wyspę nie pójdę, bo nie mam odblokowanej. Szukam dalej. Smok 90. Szukam dalej. Smok 90. Nie ma postawionego furgonu ani wieży zegarowej. Zresztą przyznam szczerze, że ja też na głównej wyspie nie mam ani wieży. O! Na Miłosnej jest wieża zegarowa. No to fajnie. No to kopię. I wystarczy teraz tylko poczekać, tylko zobaczę jeszcze, czy mi skarb nie wypadnie. Nie, nie wypadł mi skarb. No i znowu czekam, aż pokopię do końca. No i widzimy, pokopało się smoka 90. No i takim sposobem wrócę zobaczyć, ile już mam płytki Z. 23 z 25. Wow. Niektórych by kusiło, żeby zakupić za dwa zombie dolce, ale ja się nie połakomię. Jeszcze pójdę pokopać u kogo innego. Mam nadzieję, że będzie jeszcze u kogoś innego. Bus, wieża zegarowa. O, jest wieża zegarowa. Tutaj skampiona, tak? O. Przy okazji sobie potwora kliknę. Co mi tam? Może dostanę znowu skrzynkę, bo to tylko 4 godziny do końca. No. I kopię. Jak zwykle nosek mnie swędzi, więc drapię się po nosku. Albo pod noskiem. No i tak. Kopię się. Kopię się. Kopię się. Dobra. Jeszcze sobie kliknę oczywiście choinki. I dla mnie to jest plus, i dla tej osoby, u której klikam. Dobra, tutaj kliknąłem w czarną rękę, ale i tak tam nie dojdę już, bo wyklikałem dużo już. No i pięknie, pięknie, pięknie. Więcej choinek. Wiesława nie ma. Wiesława, tak? Wiesława. Wiesława przez L. No i czekam! W takim razie nie pozostaje mi nic innego i czekać, a dla was oszczędzić tego czekania. Do niektórych ciekawym może być, czemu mi tak wolno ubywa tych łopat tutaj. Tak, bo w tym okienku tutaj, gdzie pokazuję łopaty podczas kopania, pokazuje tylko trzy cyfry. Więc nawet jeśli bym miał 200 tysięcy, to by pokazywało tylko, że mam 200, nie? Ja w tej chwili mam 2300 ileś tam 10-15
Zaraz, o, już jest 2300 ileś tam łopat i po prostu tej ostatniej cyfry nie pokazuje. Ej, właśnie warto zerkać na to okienko z łopatą, bo jak już będzie poniżej 1000, to już będzie ubywało po prostu regularnie. Jak już będzie 300, no to już lepiej zaopatrzyć się w kolekcję miłosną lub zrobić te łopaty w diamentowym oku. A nawet nie mam takiego budynku tutaj na tym koncie. Po prostu z kolekcji miłosnej to mam. No i dobra, tyle mojego gadania. A tymczasem jeszcze czekam, aż się wykopię. No i tak, u Wiesławy już się pokopała wieża zegarowa. No i na pewno już mam komplet. O, tutaj widzę, już porządnie już się zasypało o moich kamieniarzy i drwali, a tutaj jedno drzewo, albo kamień, nie drzewo już się ścięło. No to idę na następne drzewo. A tutaj mogę zbudować etap planetarium, aż 33 płytki już mam. I 500 doświadczenia też dostanę. Pyk. A drugi etap to jest atrament, bateryjka, taśma filmowa. Bateryjka? O kurde, zapomniałem, że bateryjka. Taśmę filmową sobie zdobędę, wymieniając kolekcję szczeniąt. Tak. Wysłałem sobie 20 przedtem. 10 kolekcji szczeniąt. Przy okazji trochę doświadczenia. Dokładnie 5000 za te 10 kolekcji. No i bateryjka. Atrament będę musiał sobie ugotować z winogron i białej ręki. A winogrona, tak w ogóle jestem ciekawy, są dostępne od którego poziomu do cholewci? Nasiona. Winogrona. Będę musiał sobie do winogron trochę poziomu powbijać, tak? To jest to. 60. poziom potrzebuję. Nie tu miałem zobaczyć. Miałem zobaczyć przepisy, czy to na pewno chodzi o te winogrona, tak? Atrament. Atrament później można zdobyć, kopiąc w podziemiach dużo. Trochę wolno mi się doczytuje, bo nagrywam. No, atrament tak, z tej winorośli właśnie. I z białej ręki. No chyba, że wyślę sobie, ale ten atrament to trochę drogi. 6000 kosztuje. A potrzeba go aż 10. No. A bateryjkę sobie zrobię już teraz, tylko pójdę wysłać sobie kolekcję piłkarską, której nie mam pewnie, tak? Kolekcja piłkarska. Nie mam. Wysłałem sobie, bo tu. Nie mam. Dobrze, dobrze mówię. Nie mam w ogóle piłkarskiej. Tak więc. ZW. Zaraz wracam. No i tak. Jest kolekcja piłkarska. Wysłałem sobie. Wysłałem sobie i 15 sobie wymienię, bo potrzebuję tyle bateryjki. Przy okazji znowu trochę doświadczenia. A doświadczenie to by się przydało powbijać, bo tutaj jeszcze bym sobie jakiś drwali wynajął czy coś. No, ale i tak nie mam atramentu. Z atramentem to trochę potrwa. Na razie wejdę sobie przy okazji. Łopaty mi się przydadzą. Ciekawe, ile tu by tu sobie wymienić. Bardzo dużo poziomów potrzebuję zdobyć, żeby to planetarium zbudować. Jest 100 miłosnej. Ciekawe, ile poziomów wejdzie. Będę musiał. Albo nie, może nie 100. Dobra, 100. Puh, 39 poziom. Tak będę robił co jakiś czas, bo nie chcę marnować mózgów, które będą mi tutaj nadbywać. Ale mogę sobie postawić dużo tu kamieni. To kamieniarze sobie drugiego postawię.
Czy jest? Jest jeszcze jeden. Kamieniarz, niech czyści kamień. I jeszcze jednego robotnika mogę postawić. Tylko sobie poprzesuwam. Choinkę dam tu, drzewko sakura niech będzie tu, ta latarnia tu. Trochę dużo kamieni mi się tutaj porobiło, ale to... Czy to są duże kamienie w sumie? 40, 25. To są równie duże drzewa. Dobra. To wezmę. A czy ja mam drwala może? Chyba mam. Parę drwali mam, więc drwala sobie wyjmę, obok tego postawię i niech czyści drzewko, które jest bardziej wyczyszczone. No. Mózgi wykorzystane. Aha. Tylko, że ten mózg mi się skończy za pół godziny. To ja sobie jeszcze levelek wbiję. Wymienię sobie 40 kolekcji, bo teraz powoli to idzie. No i jest 40 poziom. Mogę siać pomidory. Mógłbym kupić już puste linijka, ale najbardziej to pre do przodu, żeby móc zrobić ten atrament. No. Tak. A tymczasem to jest koniec filmiku. I na dzień dzisiejszy, bo będzie wysłany o 18 ten filmik, to koniec. No i pozdrawiam. Jak się podobało, to masz tam przycisk subskrybuj na dole filmiku. Przeniesie cię to na kanał. Tam masz czerwony przycisk subskrybuj. Zasubskrybuj kanał. Pod filmikiem jest łapeczka w górę, jak się podobało. Jakieś pytania konkretnie. Jest panel z komentarzami. Możesz skomentować. Ale żeby to wszystko robić, trzeba być po prostu zalogowanym na swoim koncie Google. I tyle tylko potrzeba. Dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie. Pa!